Luki, to Dawid za miesiąc, półtorej powinien ponownie pojawić się w Stanach Zjednoczonych już na pierwszą operację polegającą właśnie na podawaniu preparatu leczniczego. Będzie to, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, nadzieja, mam nadzieję także dla pozostałych dzieci w Polsce, ponieważ Dawid byłby pierwszym dzieckiem po tej dłuższej przerwie z naszego kraju, które trafi do tego programu badawczego. I jeżeli te wysiłki naukowe Amerykanów okazą się skuteczne, no to zarysuje się szansa przed kolejnymi dziećmi, więc myślę, że warto zrobić wspólnymi siłami wszystko, żeby dać Dawidowi szansę na uratowanie życia. Każdy czekał w sumie na to, aż się urodzi w końcu, a później no to wiadomo, miłość od razu, od pierwszego wejrzenia, prawda? No taki był w sumie chyba jak każde dziecko. Pomimo tego, że troszkę wcześniej się urodził, to jednak później nie odstawał w sumie od rówieśników. Mm-hmm. Także no, rozwijał się bardzo fajnie, aczkolwiek zawsze był taki troszkę bardziej ruchliwy. Mm-hmm. No ale w sumie nic, my nie podejrzewaliśmy, że to jest jakaś oznaka jakiejś choroby, prawda? No i tak leciał czas, aż tamtego roku w wakacje właśnie miał pierwszy napad padaczki. Ile miał wtedy lat? 3,5 roku. To było 11 lipca tamtego roku, tak. No i od tego się zaczęło. Cały ten rok w sumie do tej pory borykaliśmy się z tym problemem padaczki, no bo nikt nie podejrzewał dalej, że to może być coś więcej, prawda? Wiedzieli Państwo, że to jest padaczka? Tak, tak, od tak. Od razu? Tak, tak. Wiedzieliśmy od razu, no bo miał przeprowadzone badania, więc to od razu wyszło, prawda? Poza tym co 2 miesiące były te napady, więc nie dało się ukryć, że to jest to. Jednak no, po jakimś czasie Dawid zaczął cofać się w rozwoju. No i nas to w którym to momencie było? Tak w połowie roku tamtego. To nam lekarz tłumaczył, że to jest wpływ leków, że on po prostu taki jest, że będzie miał zmienne nastroje i tak dalej. Ale jednak nas to niepokoiło i udaliśmy się do Centrum Zdrowia Dziecka w te wakacje. No i tam po kilku dniach badań, później po 1,5-tygodniowym oczekiwaniu na odpowiedź, dowiedzieliśmy się, co jest. No i tragedia. W sumie. Na co dzień no jakoś sobie dajemy radę, staramy się aż tak bardzo znowu o tym nie myśleć, prawda? Jednak no nie ukrywam, że cały czas, cały w sumie dzień toczy się wokół Dawida i tak dalej. No i jakoś leci czas, także... Jak to było, kiedy Państwo się dowiedzieli? Ja szczerze mówiąc, wydawało mi się, że to jest jakiś sen po prostu, że no to jest niemożliwe, żeby to nas dotyczyło, no nie? Że jakoś no, to było tak nieprawdopodobne. Pojechaliśmy do pani doktor, bo zadzwoniła do nas, że ma wyniki badań, ale to nie jest rozmowa na telefon. No i powiedziała nam nazwę tej choroby, co dla nas w ogóle było no, czarną magią, prawda? No, pierwszy raz takie słowo w ogóle usłyszeliśmy. Ja zapytałam panią doktor, jakie są szanse, ale w tym sensie, że na leczenie, prawda? No ona powiedziała, że takie dzieciaczki żyją maksymalnie do 12 roku życia. Więc no wyszliśmy stamtąd i w sumie nie wiedzieliśmy nawet co zrobić. Tragedia po prostu. Jak już ochłonęliście trochę po usłyszeniu tej opinii, tego werdyktu, to przyjechaliśmy do domu z Warszawy, no i pierwsze co, no to internet, prawda? Zaczęliśmy szukać w ogóle, żeby dowiedzieć się co to jest za choroba, bo nie wiedzieliśmy tak do końca. No i trafiliśmy na jedną stronę, gdzie właśnie jest podana informacja, że tam w Nowym Jorku są prowadzone takie badania. No i tak się zaczęło, zaczęliśmy zbierać wszystkie dokumenty, musieliśmy jeszcze raz powtórzyć badania, czy to jest rzeczywiście ta choroba. No i wysłaliśmy do Nowego Jorku te wszystkie dokumenty, no i dostaliśmy odpowiedź, że możemy się tam wstawić. To jest eksperymentalna terapia, tak, prawda? Tak, tak. No, nie mamy nic do stracenia, a możemy wiele zyskać, prawda? Także to jest jedyna szansa i ostatnia w sumie dla niego.
Tak więc spróbujemy. No, tak jak mówię, nie mamy nic do stracenia. Musimy tam lecieć i może akurat jakiś będzie cud, że jemu pomogą, prawda? A wie pani, czy już komuś pomogło to? Są jakieś udokumentowane przypadki? Są tam jakieś dzieci, tylko one są w trakcie dopiero całej tej terapii. Ona trwa 18 miesięcy. My później będziemy musieli co pół roku latać do Stanów na badania. No i właściwie od lekarzy bezpośrednio nie mamy żadnych informacji na temat tych dzieci. Być może dowiemy się czegoś więcej, jak tam polecimy teraz w końcu miesiąca, prawda? No, z takich nieoficjalnych informacji, no to jakieś tam są postępy zatrzymania postępu tej choroby, prawda? W tym sensie. Jeszcze żadnego dziecka tam nie uleczono, prawda? Ale jednak dzieje się tak, że zatrzymuje się postęp tej choroby. Więc no to już jest w sumie dużo, no nie? No co? Gdzie ty pani, że nie macie nic do stracenia, prawda? Tak, nie mamy nic do stracenia. To jest jedyna i ostatnia szansa dla niego. Po prostu nie możemy tak siedzieć w domu i czekać, aż on będzie w coraz gorszym stanie, prawda? Pierwsza myśl właściwie, zaraz jak wyszliśmy po tym od pani doktor, to pierwsza myśl, co możemy z tym zrobić, prawda? To nie może tak wyglądać, że my to po prostu tak zostawimy. Ale mieliście od razu taką wolę walki i chęci tak, pomocy jemu? Tak. Nie było takiego momentu pogodzenia się z tą chorobą dziecka? Nie. Nie, ja osobiście po prostu zdaję sobie sprawę, co to jest za choroba i co być może nas czekać, ale nie przyjmuję tego do wiadomości, że on rzeczywiście będzie kiedyś w takim strasznym stanie. A jak u Dawida postępowała ta choroba? Zaczęło się od padaczki, tak? Zaczęło się od padaczki, tak. To były właśnie napady co 2 miesiące. To zawsze wyglądało tak samo, bo to było z nocy. Dawid się budził, no i po prostu był ten napad, który tam trwał minutkę, dwie i za chwilę on to spał i za chwilę się budził i w sumie było wszystko okej. Tylko tak jak mówię, jakoś właśnie w połowie roku zaczęliśmy zauważyć, że on jednak zaczyna się cofać w rozwoju. Nie chciał się bawić, przestał mówić takie słówka, które mówił, więc zaczął cały drżeć, rączki mu drżały. To nas cały czas niepokoiło. My informowaliśmy o tym lekarza, on nas znowu położył w maju do szpitala, zaczął robić te badania, które zrobili w ciągu 5 dni w Centrum Zdrowia Dziecka. No ale ja w sumie nie mogłam się ani doczekać na wyniki, ani nic. No i to tak czas leciał, prawda? No aż w końcu postanowiłam, że może napiszę do Centrum Zdrowia Dziecka, że może tam nam pomogą, żebyśmy się chociaż dowiedzieli, co mu jest, prawda? Bo przecież zdawaliśmy sobie sprawę, że to na pewno nie jest tylko padaczka, no bo jednak no zna się ludzi, prawda, z padaczką, którzy normalnie żyją, jakoś funkcjonują. No a tutaj było coraz gorzej. Później zaczęły się takie problemy jego z koordynacją. No a na dzień dzisiejszy, no to Dawidek jest przez nas podtrzymywany, więc nie chodzi już sam. Na co dzień, no tak jak mówię, staramy się naprawdę o tym nie myśleć, bo Dawid, on bardzo reaguje na jakieś takie... On wyczuwa, właśnie tak? Nasze, no, dokładnie. Trzeba jakoś dalej żyć. Na razie mamy ten jeden cel, żeby polecieć do tych Stanów i właściwie, no, tylko mamy w tym nadzieję. Jakim Dawid jest chłopcem? Jest wesoły, Dawid, uśmiecha się pięknie. Jest wesoły, potrzebuje cały czas zainteresowania. Po prostu najlepiej jakby cały czas tata przy nim siedział albo mama. Jak tylko widzi, że zajmujemy się małą, to już wyciąga ręce, chce do nas iść. Także zawsze potrzebował tego zainteresowania. Lubił jak był w centrum uwagi i nawet jak coś nieraz zrobił nie tak, To się cieszył, bił sobie brawo. My się zaczynaliśmy śmiać, prawda? Także dalej taki jest, pomimo tego, że
że nie chodzi i tam gdzieś czasem nie może uczestniczyć z nami w jakichś tam rzeczach, ale dalej chce, dalej, dalej po prostu. Taki fajny z niego chłopak. Nie, Dawid? Co to jest, bajeczka? Co ty masz taki dzisiaj dobry humor? Co się stało? Kamerę lubi. Podoba mu się. Przecież jakimś aktorem, Dawid. Dawidek. No co? Kiedy przestał mówić? Dawid nigdy nie zaczął mówić. To znaczy nabywał jakieś tam swoje słówka, takie jak mama, tata, auto, prawda? Takie podstawowe, pić, daj. Ale nie zdążył mówić. Po prostu te napady padaczki tak go zrujnowały, że wręcz przeciwnie, właśnie zapomniał wszystko to, co do tej pory umiał powiedzieć. W tej chwili jest tylko mama i ta. Już to już nawet nie jest tata, prawda, tylko to jest ta. Ostatnio odezwał się do mnie tata Basi, oni są z miastka. I właśnie mówił, że też wysłali te dokumenty do Nowego Jorku, tam do tej kliniki. I ta Basia jest w takim podobnym stanie z tego, co tata mówił, właśnie jak Dawid, że też już zaczyna mieć problemy z chodzeniem. Także no nie wiem, pisałam kiedyś do niego, ale nie wiem, czy mają jakąś odpowiedź z tych stanów, czy nie. A jak długo czekaliście na odpowiedź ze stanów? Oj, długo w sumie. No my zaraz w sierpniu zaczęliśmy działać, 5 tygodni czekaliśmy na wyniki badań tych potwierdzających tą chorobę. Więc no myślę, że jakiś miesiąc, półtora miesiąca czekaliśmy na odpowiedź. Od czego ta odpowiedź była uzależniona ze stanów? Nie mam pojęcia. My wysłaliśmy te dokumenty, no i po prostu czekaliśmy. Także no... W końcu dostaliśmy maila, że właśnie 29-30 odbędą się badania, te, które mają go zakwalifikować, prawda, na tą operację. Czyli jedziecie na takie badania kwalifikacyjne? Tak, najpierw. Tak, dokładnie. To jest dopiero w sumie początek. Od tych 2 dni będzie zależało, czy Dawid w ogóle się zakwalifikuje na tą operację. My tam lecimy na tydzień póki co. W tym właśnie 2 dni tych badań. No i później znowu będziemy czekać na odpowiedź, czy się zakwalifikował, czy nie. Jeśli tak, no to lecimy tam z powrotem, będzie operacja. Po operacji trzeba będzie tam u nich być, to znaczy na miejscu w Nowym Jorku miesiąc. No a